Cześć, dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o tym, jak dbać o swoje zdrowie, korzystając z inteligentnych gadżetów, tutaj na przykładzie Huawei Watch D. I jest to sprzęt o tyle ciekawy, że jako jeden z nielicznych smartwatchy dostępnych na rynku, za jego pomocą można zmierzyć ciśnienie krwi, do tego mamy EKG, wiele innych funkcji. No i właśnie dzisiaj opowiemy o tym, jak taki smartwatch może pomóc w dbaniu o swoje serce, bo także ten materiał jest częścią kampanii Huawei, która się nazywa Kochaj swoje serce. Więc będziemy mówić, jak o to zdrowie, jak o to serce zadbać, jak może w tym pomóc taki inteligentny gadżet i czym się wyróżnia na rynku. No i co tu dużo mówić? Zapraszam do materiału, bo jest naprawdę o czym mówić. Wydaje mi się, że od jakiegoś czasu znacznie bardziej dbamy o swoje zdrowie niż kiedyś i wpływ na to mają także inteligentne gadżety, bo każdy z nas, prawie każdy z nas używa jakiegoś smartwatcha, opaski i tak dalej. I nawet jeżeli nie zwraca na to jakiejś ogromnej uwagi, to czasami zmierzy sobie puls, zrobi te 6 albo 10 tysięcy kroków dziennie. Wpływa na to także moda, bo coraz więcej osób po prostu chce jeść zdrowo, na przykład ograniczyć spożycie mięsa, ograniczyć różnego rodzaju używki. Dbanie o to zdrowie jest dzisiaj łatwiejsze niż było kiedyś i będzie jeszcze łatwiejsze, bo na rynku pojawiają się takie sprzęty jak Huawei Watch D. Czym wyróżnia się ten sprzęt? Przede wszystkim dwoma funkcjami. Pierwsza to EKG, a drugie to możliwość robienia pomiarów ciśnienia krwi. Bo kiedy ja pokazywałem rodzinie i przyjaciołom różnego rodzaju smartwatche, to oni zawsze pytali, o, a tym da się pewnie zmierzyć ciśnienie. Bo niestety edukacja medyczna wygląda tak, że ludzie mylą właśnie tętno, EKG, możliwość właśnie mierzenia ciśnienia krwi, więc nie, do tej pory smartwatchami nie dało się mierzyć ciśnienia krwi, ale to właśnie się zmieniło za sprawą tego Huawei Watch D, którego od jakiegoś czasu używam. I powiem Wam, że to jest naprawdę zaskakujące, bo mi to ciśnienie krwi kojarzy mi się po prostu z ciśnieniomierzem, który mamy na stole, rozkładamy sobie, przygotowujemy się po prostu do takiego badania, no i musimy właśnie poświęcić czas, znaleźć ten ciśnieniomierz i tak dalej, żeby to badanie zrobić. A tutaj w przypadku Huawei Watch D to wygląda inaczej, no bo po prostu wybieram opcję i muszę tylko pamiętać o tym, żeby się przesadnie nie ruszać i trzymać zegarek na poziomie serca. Już czuję, że zaciska mi się właśnie na nadgarstku i ten pomiar jest wykonywany. No już ten mój pomiar się zakończył i powiem Wam, że nie jest różowo, a wręcz momentami jest czerwono, bo mam ciśnienie skurczowe na poziomie 135, rozkurczowe na poziomie 100 i to już jest zbyt wysokie zdecydowanie i mam puls 74, kiedy nic nie robię. Ja tak naprawdę mam typowe problemy, bo mogę Wam pokazać statystyki. 11 milionów Polek i Polaków ma nadciśnienie. 700 tysięcy osób ma problem z migotaniem przedsionków. Bardzo duża część społeczeństwa ma podniesiony puls, tętno spoczynkowe jest wyższe niż 80, a nie powinno przekraczać 60. Ja tutaj akurat jestem tak pomiędzy, bo jak widzieliście mam 74, no i nie dbamy o swoje zdrowie, bo nie leczymy różnego rodzaju infekcji, na przykład uważam, że jak z zębami coś się dzieje, no to w sumie to nie jest nic złego, a później przez to organizm jest bardziej obciążony i rodzą się z tego kolejne problemy. No i właśnie Huawei zlecił badania dotyczące tego naszego zdrowia, z których wynika kilka ciekawych rzeczy. Przede wszystkim większość badanych w każdej grupie wiekowej uważa, że powinna zacząć dbać o swoje serce teraz. Według badanych grupami, które najbardziej ignorują negatywne symptomy są ludzie między 20 i 30 rokiem życia, więc ci no, młodzi oraz mężczyźni, którzy mają od 40 do 50 lat, bo oni z kolei też pewnie uważają się za takich bardzo zdrowych. To są dwie takie grupy. I naprawdę mało kto wykonywał w ciągu ostatnich 6 miesięcy badanie ciśnienia krwi. I tutaj już do Was pojawia się pytanie, kiedy Wy ostatnio sobie to ciśnienie mierzyliście? 44% Polaków nie wie, jak zredukować ciśnienie krwi, 1/4 nie wie w ogóle, co to jest EKG, 82% Polaków chętnie wykonywałoby EKG, gdyby ich smartwatch na to pozwalał, więc tak naprawdę widać, że
mamy dosyć małą świadomość naszego zdrowia, tego, jakie możemy mieć problemy ze zdrowiem, ale z drugiej strony jednak o to zdrowie chcemy bardziej zadbać. Tutaj właśnie mogą przydać się smartwatche. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o smartwatche takie typowo zdrowotne, to ja chyba nie widziałem bardziej zaawansowanego sprzętu niż ten Huawei Watch D. No bo tak jak mówiłem, mamy tutaj te wszystkie podstawowe rzeczy typu mierzenie natlenienia krwi, tętna, ale do tego dochodzi jeszcze mierzenie ciśnienia krwi oraz możliwość zrobienia EKG. I co ważne, jest to sprzęt medyczny, ma odpowiednio certyfikaty, więc te pomiary są wykonywane w sposób dokładny. I tak naprawdę ja ten zegarek sprawdzałem sam, ale dałem go do sprawdzenia także członkom mojej rodziny. I powiem Wam, że oni byli bardzo pozytywnie zaskoczeni, byli bardzo dobrze nastawieni do takiego sprzętu, bo tak jak mówiłem wcześniej, mierzenie ciśnienia, no to potrzebny jest sprzęt, przygotowanie, siadasz, pompujesz sobie, nie jest to wygodne. EKG to w ogóle trzeba wybrać się do lekarza. A tutaj możemy wykonać zarówno badanie ciśnienia krwi, jak też EKG, po prostu korzystając ze smartwatcha. I to nie jest przesadnie trudne, no bo tak naprawdę ten smartwatch możemy dopasować do każdej ręki. Wystarczy po prostu zmienić długość tutaj paska, co możemy swobodnie robić. Już nie miałem problemu, żeby zmierzyć ciśnienie sobie, swojej żonie, szwagrowi, mamie, tacie, siostrze. Naprawdę trochę tych pomiarów robiliśmy. No i porównywałem też te wyniki ze zwykłym, klasycznym ciśnieniomierzem i co tu dużo mówić, wypadało to naprawdę fajnie. Były to pomiary porównywalne. Nie mam porównania z klasycznym EKG, ale wydaje mi się, że nawet EKG w zegarku, w smartwatchu jest znacznie lepsze niż po prostu niezrobienie tego badania. Jak dobrze wiecie, korzystam z różnych zegarków i opasek Huawei. Ja dobrze znam te produkty, więc mogę Wam powiedzieć, że Huawei Watch D ma tak naprawdę zdecydowaną większość tych samych funkcji, ale najważniejsze jest, że tutaj dochodzi właśnie możliwość tego pomiaru ciśnienia krwi oraz zrobienia EKG. To właśnie, zwłaszcza ciśnienie krwi, wydaje mi się szczególnie istotne, to jest jednak jedno z takich podstawowych badań, o których po prostu trzeba pamiętać i jak widać, jak wynika ze statystyk, te pomiary ciśnienia krwi robimy zbyt rzadko. Więc jeżeli szukacie takiego sprzętu, który może Wam pomóc w rozpoczęciu dbania o swoje serce, no to zdecydowanie Huawei Watch D jest takim sprzętem ostatecznym, bym powiedział, najbardziej rozbudowanym na pewno w końcówce 2022 roku. No i z jednej strony cieszę się, że coś takiego się pojawiło, z drugiej strony wydaje mi się i mam nadzieję, że takich sprzętów będzie niedługo znacznie więcej. Więc pamiętajcie o tym, żeby dbać o swoje zdrowie, pamiętajcie też o tym, żeby kochać swoje serce, tak jak mówi hasło tej najnowszej kampanii Huawei. No i pamiętajcie, żeby po prostu regularnie się badać. Nawet jeżeli nie macie tak zaawansowanego zegarka, to znajdźcie ten ciśnieniomierz, sprawdźcie sobie co jakiś czas ciśnienie. Jeżeli macie smartwatcha, sprawdźcie poziom stresu, jak śpicie, jak się ruszacie. Podnieście ten poziom swojej aktywności fizycznej na ile możecie. Tak po prostu dla swojego zdrowia, po to, żeby żyć jak najdłużej. No i mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że trochę dał Wam też do myślenia. Oczywiście Huawei Watch D będziemy jeszcze sprawdzać, testować, bo ten produkt tak po prostu mnie ciekawi, więc jeszcze go dokładniej sprawdzimy w ciągu kilku następnych tygodni, a my widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.